Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Ponoć pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Ciekawe, jak to powiedzenie funkcjonuje w Chinach, ale my nie będziemy się nad tym jakoś głębiej zastanawiać. Moim gościem jest dzisiaj pan z Cieszyna, pan Mieczysław Kowalczyk, który prowadzi schronisko dla psów właśnie w Cieszynie. Azyl, tak się nazywa tak, schronisko. Witam pana serdecznie, jest mi miło po prostu za rozmowę. No, prowadzimy to z żoną 26 lat. 26 lat? 26 lat. Jak to się stało, że pan zajął się sam? No, sytuacja była tego typu, że w niedzielę mieliśmy swojego owczarka niemieckiego, poszliśmy tutaj do schroniska, to było tylko tam jedno takie pomieszczenie, było tam chyba około 600 piesków, poszliśmy tutaj na spacer. Wzięliśmy sobie jakieś tam kostki, jakieś jedzenie, no ale potem po dłuższym czasie się okazało, że po prostu pieski nie mają tutaj nadzoru. Spotkaliśmy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, panią Krzyżewską i panią Herboczkową, które nam zaproponowały, żebyśmy się tymi pieskami zajęli. No, z początku byliśmy zatrudnieni w Zakładzie Budynków Miejskich, potem żeśmy po prostu to wzięli w agencję, no a teraz od 10 lat żeśmy to kupili od miasta. Jest to pana prywatne? Jest to nasze prywatne. Schronisko. Ile jest psów teraz? Psów jest około 260. A czy te wakacje jakoś były takim okresem, że trochę się psów pojawiło nowych? Okres wakacyjny zawsze jest takim okresem po prostu troszeczkę ciężkim. Z tego względu, bo ludzie wyjeżdżający na wczasy albo chcą dać na hotel, a my hotelu nie prowadzimy. Kiedyś było mniej piesków, czyli żeśmy prowadzili hotel, a teraz po prostu nie prowadzimy. Jest tutaj około Cieszyna chyba 3 albo 4 nawet hotele, gdzie można dać pieski po prostu za odpłatnością i człowiek, który wyjeżdża na wakacje, może go zostawić swojego pupila, ale jest też bardzo dużo ośrodków, które już zezwalają na to, żeby pieski po prostu ze sobą zabrać. Z jakimi historiami trafiają tu psy? Są tu różne pieski. Są pieski, które po prostu były bez nóg, które były bite. Lata temu, pamiętam, to był pies znaleziony w hazlachu w lesie, to miał łańcuch na szyi przypięty i cała skóra zdarta aż do mięsa. No, różne bywają wszystkie. No. Miejmy nadzieję, że tych ludzi, którzy chcą odebrać psy, jest więcej niż tych, którzy zostawiają psy w tak bestialny sposób. Jest dużo ludzi po prostu, którzy po prostu przychodzą, zabierają pieski. No, wiadomo, że pies, który jest młody, prędzej znajdzie właściciela nowego niż starszy pies. Są też u was psy takie, które na pewno są tu kilka lat, nie? No, mamy tu psy nawet po 10 lat. Ale to są pieski, tak jak mówiłem, po prostu mają psychikę, po prostu nie nadają się tam. Jak ktoś mówi, że potrzebuje prezentu, to po prostu się mu od razu powie, niech kupi coś tego, ale pieska od razu dostanie. Bo to nie jest kupno-sprzedaż, tak oczywiście. Jak macie w umowie. A wy się zajmujecie czym? My się zajmujemy zbiórką, utylizacją padniętych zwierząt. Jesteś pogotowie? Pogotowie 24 godziny? Tak, 24 godziny na dobę jesteśmy po prostu do dyspozycji. No i prowadzimy schronisko dla zwierząt. I można przede wszystkim psy adoptować? Bardzo do tego zapraszam i jest miłe, jeżeli po prostu piesek ze schroniska pójdzie do dobrych rąk i że ktoś się nim zajmie. No, wiadomo, że tak samo się do tych piesków przyzwyczajamy, no ale trudno, nie będziemy trzymali wszystkich piesków tutaj. Jeżeli ktoś jest chętny, no to oddajemy po prostu do adopcji. Duży jest ten odsetek psów? Można powiedzieć, że na bieżąco. Te pieski, które przychodzą, są psy, które po prostu są albo agresywne, albo po prostu mają psychikę troszeczkę zniszczoną, to one zostają tutaj. Ale pieski, które są po prostu miłe, takie po prostu, bo jakby to powiedzieć, nadają się do adopcji, to praktycznie schodzą na bieżąco. Teraz tam w szczeniakarni mamy jednego szczeniaka, to też skoczyłem, został wyrzucony właśnie w te duże upały nad wodą, tam ten był odwodniony wszystko i tacy państwo go znaleźli, to już czeka na adopcję, bo po 14 dniach po prostu dopiero może iść do adopcji. Jest poszczepiony, podszypowany, odrobacony i wtedy dopiero idzie do adopcji. Zachęca pan do zabierania psów? Bardzo po prostu zachęcamy i tak jak państwu mówię, że moim obowiązkiem jest znaleźć psu taki dom, żeby ten pies się tam sprawdził, bo wiadomo, że jeżeli jest to pudel, a ktoś chce psa do pilnowania, to mu tego pudla nie dam. A zdarzają się takie przypadki, że ktoś zabiera psa, a później go z powrotem tutaj przynosi? Zdarza się w ten sposób, ale to bywa tak, że ktoś ma na przykład kota. My nie wiemy, jak ten pies jest kotem zachowany. Albo ktoś jest uczulony. Albo ktoś jest uczulony. Różnie bywa. To są sytuacje, kiedy zabieramy te pieski z powrotem, ale staramy się tego nie robić. Bo ten piesek potem po prostu wspomina te czasy, że to był w schronisku, cierpi, tęskni. No, jest to dla niego stres bardzo duży. A pan ile ma psów? Ja swoje mam 3. A jak się bawią? Golden Retrievery. Ali, Sali i Dali. Przeczytałem na stronie internetowej, że jest coś takiego jak dom tymczasowy. O co chodzi? Dom tymczasowy jest to sytuacja tego typu, że fundacja, która po prostu z nami współpracuje, ma wolontariuszy, którzy po prostu oferują swoje usługi w
tym zakresie, że na kilka tygodni, czy tam na jakiś czas, dopóki ten piesek nie znajdzie domu, nie jest w schronisku, tylko jest u tych państwa. Towarzystwo szuka na przykład budowego domu, a ten piesek jest u tych państwa. I wiadomo, że jak są to szczenięta, nie szczenięta, to ten piesek przechodzi to dużo lepiej, bo szczenięta w schronisku naprawdę to przeżywają gehennę. Wiadomo, tego pieska trzeba pogłaskać, a nie zawsze pracownik ma do tego czas. Tym bardziej, że przy 200... Oczywiście, jeżeli jest tyle piesku, no to jest to ciężko. No, ja bym tutaj jeszcze prosił państwa, jeżeli by ktoś był chętny udzielić swojego domu jako dom tymczasowy, to bardzo proszę o kontakt z fundacją, która po prostu z nami współpracuje, jest to Fundacja Lepszy Świat. I pani Katarzyna Brandys powie, na czym to polega, jak co. Z miłą chęcią przyjmę państwa pomoc. Mhm. I później z tego domu tymczasowego pies może zostać adoptowany. Tak, po prostu jest szukany mu nowy dom, zostaje podpisana umowa adopcyjna. Umowa adopcyjna trafia do mnie, żebym ja wiedział, gdzie ten piesek jest, kto go zabrał, żeby była nad nim kontrola. A czasami monitorujecie jeszcze losy tego psa, który jest Tak, fundacja adoptowany? Po prostu, nawet nie żeby ma obowiązek, ale po prostu przyjeżdża wyrywkowo do danych właścicieli, którzy zabrali psa, żeby sprawdzić, zobaczyć, w jakich jest warunkach, jak się ma, czy jest poszczepiony, czy o niego dbają. A adopcja sama w sobie nic nie kosztuje? Sama adopcja w sobie nie kosztuje nic. Osoba, która adoptuje psa, dostaje mikrochipa za darmo. My psa kastrujemy lub sterylizujemy, pies jest poszczepiony. Prosimy tylko o częściowy zwrot kosztów szczepienia, jest to 50 zł. A pies jest szczepiony przeciwko ściśle, przeciwko wszystkim wirusom, to szczepienie kosztuje dużo więcej, ale my tylko częściowo bierzemy 50 zł. I dobrze mieć ze sobą, jeżeli chcemy zabrać psa, na pewno. Byłoby dobrze mieć ze sobą obrożę, smycz i kaganiec, jeżeli po prostu ktoś chce tam jechać z nim autobusem albo cokolwiek. No bo to jak mówię, że w autobusie się różnie, pies może zachować. My nie jesteśmy do końca pewni, czy pies coś nie narobi albo cokolwiek, no bo to są przez ulicy znajdowane. Tak, nie skarżą się mieszkańcy, że jest głośno? Ja powiem tylko jedną rzecz. Teraz nie wiem, czy słychać, że ktoś przyszedł. Przyszła obca osoba i one szczekają jak każdy pies w gospodarstwie. Ale my jak tutaj mieszkamy na miejscu, to sam pan wiedział, czy cichutko, ani nie zaszczekają. Rano jest tylko problem, bo o 6 pracownicy przychodzą, o 6 rano karmią pieski, bo to każdy się domaga, każdy się domaga, żeby dostał jedzenie, a potem już jest spokój, cisza. A współpracujecie też z jakimś weterynarzem? Jako tako nie współpracujemy, tylko po prostu mamy weterynarza, który po prostu jest u nas zatrudniony. I jak wygląda sprawa chipowania albo na przykład sterylizacji? Każdy piesek, który wychodzi ze schroniska, jest chipowany, jest szczepiony. Na dokumentacji adopcji jest wpisany numer chipa, wszystko. Po 6 tygodniach, jeżeli to jest suczka, to się trzeba umówić z naszym lekarzem weterynarii. Jest suczka sterylizowana, jeżeli jest to piesek, jest kastrowany. Nie jesteśmy w stanie wszystkich piesków, które tutaj są, naraz wykastrować czy wysterylizować z tego względu, no bo nie mamy takiej dużej kwarantanny. I są też pieski czy suki, które po prostu lekarz weterynarii o tym decyduje, czy trzeba go kastrować, czy nie trzeba. Jeżeli jest starszy, jeżeli jest skorowany, no to wiadomo, że się po prostu takiego pieska nie kastruje, no bo to zagraża po prostu jego po prostu życiu. Słyszałem telefon. Często tak jest, że telefon dzwoni? Mówiąc krótko, choćby człowiek chciał odpocząć, to nie odpocznie. Jak nie jeden telefon, to drugi, jak nie drugi, to trzeci. Po prostu ludzie albo po prostu na stronie internetowej widzą pieska, pytają się, co to za piesek, czy go idzie adoptować. No różnie, czy policja, czy Straż Miejska po prostu nas wzywa, czy na przykład zbieramy padnięte zwierzęta z całego rejonu. To zdaliśmy drogę, mi dzwonią, informują, że jest takie po prostu zdarzenie, że zagraża ruchowi drogowemu i automatycznie musimy wyjechać. Współpracujecie z jakimi gminami? Jest to cały powiat cieszyński. Oprócz tego mamy Żywiecki nam wpadł powiat, ale nie wszystki, bo tam wyszła jakaś po prostu niesnaska między Urzędem Gminy w Żywcu, a tymi gminami podległymi. W jaki sposób można pomóc? Jak można pomóc? Sytuacja z tego typu... Przynieść karmę, czy wpłacić pieniądze? My jesteśmy firmą prywatną i ten jeden podatek po prostu nam nie wolno dać. Ale jest sytuacja tego typu, że można wpłacić ten 1% podatku na fundację, która z nami współpracuje i wtedy fundacja na przykład nam coś zakupi, czy po prostu coś wyremontuje. My jako osoba po prostu fizyczna nie możemy zabierać. A jeżeli ktoś przyniesie karmę, albo jakieś garnki, albo koce, to przydadzą się? Oczywiście, że się przydadzą, ale znowu nasz przepis jest taki troszeczkę kulawy, bo jeżeli ktoś mi przyniesie karmę, to ja za to muszę zapłacić podatek. Garki z miłą chęcią,
Po prostu koce, nie koce, to mamy. Ostatnio w Ustroniu likwidowali jakieś uzdrowisko czy coś, to mamy praktycznego cały stry. A wolontariusze mogą się zgłosić do Państwa? Owszem, ale my z nimi współpracujemy tylko po prostu pani, która po prostu prowadzi fundację. Mhm. Ona tam ustala po prostu reguły, kto, jakim, kto się ma tym zająć. Mhm. A czy psy są wyprowadzane, czy są u siebie w boksach? Są wyprowadzane, ale nie wszystkie, bo nie każdy po prostu da się wyprowadzić. Są pieski, które po prostu w ogóle nie są nauczone na smyczy, kto, gdzie tam były przy budzie albo coś, to pan nie wyprowadzi, bo nie da się. Mhm. Do szczepienia to czasami trzeba poskramiać, bo nie da się nawet obrazy założyć ani nic. Jest to bardzo ciężka robota i naprawdę powiem szczerze, że z moich pracowników to nie jeden został pogryziony, chociaż daje im jeść, psom to wszystko, ale są takie dzikie niektóre psy, że nie da się z nimi nic zrobić. A jakie są koszty utrzymania tak mniej więcej? Średnio, jak żeśmy to obliczali, to w granicach 15 zł tylko w dzienne utrzymanie pieska. Mhm, bo niektórzy twierdzą, że to jest dobry biznes. Co pan na to? Jeżeli ktoś tak uważa, to niech sobie założy schronisko. Ja na dzień dzisiejszy mam około 400 tysięcy długów w banku, bo żeby to zakupić, to musiałem wziąć kredyt w banku. I następnie, warunki nie były tutaj najlepsze. Stare schronisko całe musiałem wyremontować, przykryłem. To jest 280 metrów dachu, każdy koje jest przykryty, wszystkie budy są nowe. Jedna taka buda kosztuje 600 zł, a pies jak jest po prostu agresywny, albo boi się budy, to potrafi ją zniszczyć w ciągu jednego dnia. To są niesamowite koszty. Słyszałem, że też prowadzicie akcje różnego rodzaju, na przykład w szkołach podstawowych. Tak, prowadzimy, a to nie tylko w szkołach podstawowych, bo prowadzimy w gimnazjach, w przedszkolach, w takich zakładach do dzieci upośledzonych. To znowu moja córka chodzi ze swoim narzeczonym i robią różnego typu prelekcje. Nauczają dzieci obowiązku, że jak chcą jeść pieska, to muszą z nim wychodzić, że to nie jest tak prosto, że wziąć sobie pieska, a potem tata musi z nim wychodzić, a tata nie ma czasu. No i tak to bywa, że piesek jest w domu. To jest duża odpowiedzialność. Jest bardzo duża odpowiedzialność i trzeba się liczyć z tym, że na przykład pracownicy moi nie wydają piesków młodych osobom starszym. Bo podaję przykład teraz. Jest babcia, która ma 60 lat, a ona weźmie szczeniaka. Coś się babci stanie, no i szczeniak i piesek ląduje w schronisku. Także w miarę możliwości staramy się w miarę możliwości wiekowo. Jest osoba tak, żeby ten pies był dopasowany. Czy na przykład wiadomo, że starsza osoba nie weźmie haskiego, bo go nie uczymy na smyczy. No to tak to raczej pracownicy patrzą w ten sposób, żeby to jakoś dopasować. A jakie rasy najczęściej schodzą, że tak się wyrażę brzydko? Schodzą. Najbardziej to schodzi kundelek taki. Taki mniejszy piesek. No. Bywają tutaj haskie, nie haskie, bywają hołczarki, bywają rasy agresywne, jak amstafy, nie amstafy, ale to z takimi pieskami to jest problem i on siedzi tutaj długo, niż go ktoś zabierze. Proszę powiedzieć, jak to jest? Bo obserwujemy różne zachowania ludzkie tak. I na przykład jak zauważę psa, który się pałęta, albo wręcz przeciwnie, psa, którego nie ma sąsiad, a miał, to co mam zrobić? Mam zadzwonić na straż miejską, na policję, do państwa? Są takie sytuacje, że faktycznie po prostu ktoś weźmie i wyrzuci pieska. Wtedy trzeba by podejść do tego państwa i spytać się, gdzie mają tego pieska, albo cokolwiek. Teraz jest sytuacja tego typu, że na przykład nie wolno brać i zakopywać martwego psiaka, czy tam jakieś inne zwierzę. Też często ludzie reagują i się pytają, gdzie on jest. No w takiej zasadzie, jak on mi go daje do utylizacji, to ja mu wystawiam dokument i on wtedy go wygłasza wszystko i wszystko jest czyste. Często ludzie tak właśnie reagują, że zwracam uwagę, gdzie jest ten piesek, co tego. Jest po prostu, no ludzie się interesują. Mhm. Proszę Państwa, nie bójmy się reagować. Myślę, że to jest takie mało oczywiste, bo jak to jest? Dzwonią na przykład ludzie, żeby zareagować na jakąś krzywdę, która dzieje się psu? Ostatnio dzwonił do mnie taki pan, powiedział, że jest u swoich przyjaciół, że trzymie pieska na dwumetrowym łańcuchu. No, jest to bardzo dobra reakcja tego pana i naprawdę nie ma się co bać reakcji. Można zadzwonić do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, można zadzwonić na policję, na straż miejską. Nie trzeba wcale podawać swoich danych. Można anonimowo. Tylko zgłosić anonimowo i po prostu odpowiednie służby się tym zajmą. Czy towarzystwo, czy my, czy policja. I być może ta empatia będzie większa. Trochę. Na pewno to pomoże dużo, bo są pieski w różnych stanach. Nie bójmy się reagować, proszę Państwa. I spróbujmy zrobić tak, żeby jednak ten pies był tym przyjacielem człowieka, a żeby człowiek był też przyjacielem psa, żeby to nie było tylko po prostu puste powiedzenie. Zapraszam wszystkich do adopcji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Mieczysław Kowalczyk.